Wiemy, jak dużą jakością dysponuje Pogoń. Wiedzieliśmy, że czeka nas piekielnie trudne spotkanie, tym bardziej tutaj w Szczecinie, ale też już na tych meczach z drużynami, które są topem naszej ligi, pokazywaliśmy, czy w Częstochowie, czy w Warszawie, że potrafimy się przeciwstawić. No i w tym roku, w tym półroczu i z Częstochowy, i z Warszawy, i ze Szczecina mamy punkt, więc jesteśmy z tego zadowoleni, choć oczywiście w dzisiejszym meczu ta końcówka też trochę szczęścia przez cały sezon nas to omijało. Traciliśmy bramki w końcówkach, dzisiaj w doliczonym czasie strzelamy gola, który daje nam punkt. No i oczywiście jesteśmy z tego zadowoleni. Jestem też zadowolony bardzo z tego, jak funkcjonowaliśmy w pierwszej połowie. Dużo dobrych rzeczy, zmieniliśmy trochę ustawienie, nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby to przetrenować, ale finalnie, bazując na takich głównych naszych zasadach związanych z grą w obronie i z przejściem do kontrataku, wyglądało to całkiem dobrze. No i taka rzecz chyba warta podkreślenia, bo przez ten sezon mieliśmy trochę problemów z kontuzjami i trochę późno kontraktowaliśmy zawodników, przez co często mieliśmy problem, jeśli chodzi o utrzymywanie tych zawodników w takim rytmie, jakbyśmy chcieli w trakcie meczu, szczególnie w drugich połowach. Robiliśmy dużo zmian. Mamy chyba tych zmian najwięcej w lidze, ale w końcu doszliśmy do takiego momentu, że robiąc te zmiany mamy 5 zawodników, którzy są przygotowani do roboty na ławce, jeszcze kolejnych 2-3, którzy nie dostają szansy. I na pewno to cieszy, że na te 2 ostatnie mecze z Pogonią i na następny mecz w Zabrzu jesteśmy w stanie, oprócz tych zawodników, którzy wybiegają na boisko, wprowadzić 5, którzy nam dają jakoś tak jak dzisiaj, bo to ławka pociągnęła nas do zdobycia tego punktu. A huge disappointment again. Znowu ogromne rozczarowanie. We should for sure win this game. Z pewnością powinniśmy byli wygrać ten mecz. And we can just blame ourselves because we take decisions that is not acceptable when you are this late in the game. So there is a lot of situations that we need to learn from to be more mature as a team. Możemy winić tylko siebie, ponieważ podejmowaliśmy decyzje, które są nie do zaakceptowania w tak późnej fazie meczu i musimy bardzo dużo wniosków wyciągnąć z tego meczu jako zespół. But we are human beings, we do mistakes, so we need to keep on working as a team, but we need to get rid of these kind of mistakes in the future, and we need to shape up our way of especially defending when we concede this amount of goals. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, ale musimy się ogarnąć, musimy unikać popełniania tego typu błędów w przyszłości. Musimy oczywiście kontynuować pracę dalej wspólnie jako drużyna, ale musimy unikać takich błędów, które kończą się tym, że tracimy tak wiele bramek.